Szczęść Boże, coś wam powiem. Człowiek może postąpić 10 razy źle, a potem raz dobrze i ludzie z powrotem przyjmują go do swoich serc. Ale jeśli postąpi odwrotnie, 10 razy dobrze, a potem raz źle, nikt mu więcej nie zaufa. Tak napisał Jonathan Carroll. Jednak w patronie dzisiejszego dnia w świętym Szczepanie nie ma zła. Jest czysty w przeciwieństwie do tych, którzy podnieśli kamienie, by skierować je w jego kierunku. Dlatego Jezus mówi, miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom. A jakie to są sądy? Wszelakie. Będzie analizowany każdy szczegół z naszego życia, który będzie przeczył Ewangelii. Będą wyciągać brudy sprzed wielu lat, choćbyśmy odbyli solidną pokutę. Kamień jest często tym narzędziem, który ma przekonać drugą osobę do zmiany swojego stanowiska. Szczepan był pełen łaski i mocy. Działał cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Był pełen Ducha Świętego. To drażniło ludzi, którzy patrzyli na niego z zazdrością. Dzisiejsze słowa Ewangelii są przerażające. Ewangelia powinna dawać nadzieję, a nie ją odbierać. Tyle, że Ewangelia nie odbiera nam nadziei. Ona nas przestrzega przed ludźmi, którzy będą nas oceniać. Nie mówi, że nie mamy im ufać. My zwyczajnie mamy robić to, co do nas należy. Mamy żyć prawdziwie. Kto chodzi w prawdzie, ten nie musi się lękać. Przecież przez 2 dni mówiliśmy o pełnej radości, o świetle, o wschodzącym słońcu, o królu pokoju. Ci, którzy chcą być świadkami jak pasterze w czasie narodzin Jezusa, muszą też być odważni jak Szczepan w czasie głoszenia jego śmierci i zmartwychwstania. Tu nic nie dzieje się poza wiedzą i działaniem Ducha Świętego. To Duch stał się sprawcą wcielenia Syna Bożego. To Duch dał siłę apostołom, by wyszli z ukrycia po zmartwychwstaniu Jezusa. To Duch Święty napełniał Szczepana. I ten sam Duch będzie mówił przez nas wobec wszystkich oskarżycieli. Bezpośredniość wypowiedzi Jezusa i Jego słowa są boleśnie szczere. On mówi je do uczniów, których wysyła w świat. Jezus nie wyposaża nas w środki do walki, ale daje nam słowa błogosławieństwa. Kreśli sytuację przyszłych głosicieli dobrej nowiny. Nie mamy działać tak jak świat, by przemocą na przemoc reagować. Mamy zaufać Duchowi Świętemu, Jego obecności i mądrości. Bo On nie działa tylko w dziele ewangelizacji, ale czuwa także w mrocznych momentach życia ludzi Kościoła. A najgorsze w tej przepowiedni są słowa, że nawet najbliżsi krewni staną przeciwko nam. Tylko to już się dokonuje. Pod jednym dachem mieszkają wierzący i niewierzący. Jedna strona patrzy bykiem na drugą. Nawet przed świętami jedni szli do spowiedzi, a drudzy siedzieli w domu i śmiali się z tych, którzy idą. Może ten sąd jeszcze nie jest brutalny, ale boli wewnętrznie. Chrześcijaństwo nie jest wiarą dla naiwnych. Nasz mistrz mówi, w chwilach próby bądźcie przebiegli jak węże i łagodni jak gołębie. Nie bądźcie naiwni, nie narażajcie się bez powodu. Rozpoznawajcie znaki czasu. Pozostańcie jednak pogodni, łagodni i pełni nadziei. Miejcie serce wolne od złych intencji i gniewu, aby mógł w nim nieskrępowanie działać Duch Boży. Prośmy dzisiaj dla siebie o dojrzałą wiarę na wzór tej, jaką miał święty Szczepan. Niech to będzie relacja dojrzała, czujna i gotowa do zaświadczenia o tym, w kim pokładamy nadzieję w codziennych wyborach.